dobry Państwu, witamy w audycji magazyn Polskie Sprawy na kanale Polskie Sprawy. Dzisiaj rozmawiamy z panią Ewą Pawelą na temat elektronicznych biesów, czyli broni psychotronicznej. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, panie redaktorze, chciałam bardzo serdecznie podziękować, że decyzją pana redaktora mogę gościć na antenie tego kanału z bardzo trudnym i kontrowersyjnym być może dla wielu z Państwa tematem, czyli z tematem kontroli umysłu. Proszę Państwa, ja reprezentuję sporą grupę Polaków, którzy mają nieszczęście być królikami doświadczalnymi w różnych natowskich, ale też i nie tylko, programach wojskowych. Proszę pamiętać, że marzeniem globalistów jest totalna kontrola, totalna inwigilacja wszystkich mieszkańców planety i w tym celu różne bloki polityczne i ideologiczne, bo to jest zjawisko zarówno w świecie zachodnim, jak i w Rosji, jak i w Chinach. Różne rządy starają się wdrażać tego typu technologie, żeby mieć po prostu do swojej dyspozycji absolutnie posłusznych i w miarę możliwości szczęśliwych obywateli. Więc w tym celu wybiera się na zasadzie zwykłej próby socjologicznej, wybiera się różne grupy ludzi, normalnych cywilów, niczego nie podejrzewających, i zaczyna się ich napromieniowywać wiązkami fal elektromagnetycznych po to, żeby zczytać ich fale mózgowe i żeby później za pomocą odpowiedniej modyfikacji tych ich fal mózgowych po prostu modyfikować ich zachowania. Jest to tak zwana psychologia behawioralna, bądź inżynieria snu, bądź wreszcie telepatia syntetyczna. Dlatego, że bardzo duży procent z tych tak zwanych TI-sów, po angielsku TI to znaczy targeted individual, czyli namierzany cel. Dlatego, że w momencie, kiedy już sczytano wszystkie nasze fale mózgowe, to wtedy jesteśmy włączeni do takiego programu jakby śledzenia nas za pomocą satelitów szpiegowskich. To znaczy idą takie wiązki elektromagnetyczne, które niejako za nami chodzą, tak jak chodzą biesy, dawniej się mówiło, chodzą za mną biesy, w tym sensie, że biesy namawiają mnie do czegoś złego, no to prawda, za nami chodzą takie wiązki elektromagnetyczne, które mogą być z satelitów szpiegowskich, mogą być z dronów, zależnie od zastosowanej technologii. I faktycznie, proszę Państwa, ponieważ nasz mózg jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju bodźce, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, i tak naprawdę ewolucyjnie nigdy nie musieliśmy się bronić przed informacjami z zewnątrz, wręcz przeciwnie, przeżycie jednostce zapewniała możliwość pobrania jak największej ilości informacji, jakby przepracowania jak największej ilości. Czyli to nas i ubogacało, i zachowywało przy życiu. Zachowywało przy życiu, bo po prostu jeżeli usłyszeliśmy w porę, że gdzieś tam się łamie gałązka pod stopą niedźwiedzia, prawda, no to mogliśmy odpowiednio zareagować. Teraz może być na odwrót. Natomiast teraz jest na odwrót, to znaczy, jak mówię, ewolucyjnie nie mieliśmy potrzeby, żeby stawiać jakieś bariery, jakieś osłony informacjom, które do nas
a zwłaszcza do naszego mózgu i do naszych narządów zmysłów, przychodziły z zewnątrz. Natomiast teraz, wraz z rozwojem elektroniki i wraz z możliwością takiego bardzo realnego napromieniowywania nas, no czymżeż są fale radiowe, czymżeż jest telefonia komórkowa, jeżeli nie nieustannym atakowaniem nas wszelkiego rodzaju informacjami zakodowanymi w częstotliwościach fal elektromagnetycznych. Więc na takiej nośnej fali elektromagnetycznej można nam praktycznie podać, można nam praktycznie wstrzyknąć każdą informację. I nasz umysł to łyknie. Nasz umysł to łyknie. Jeżeli ta informacja będzie wstrzyknięta bardzo precyzyjnie, w ten sposób, że zareagują na nią określone obwody neuronalne w mózgu, to nasz organizm odpowie. Ta odpowiedź może być bądź fizjologiczna, to znaczy po prostu organizm zareaguje na bodziec, mimo że ten bodziec jest tylko informacyjny, on nie jest realny. Więc może być albo reakcja fizjologiczna, albo reakcja psychologiczna, bo można na przykład napromieniować wybrany obszar w mózgu, czy wybrany obwód, bo to z reguły jest parę obszarów w mózgu, które się składają na dany obszar, obszar jakichś funkcji psychicznych, na przykład wywoływania określonych emocji. I w ten sposób można naprawdę wywołać u nas rozpacz, można wywołać u nas euforię, można nas na przykład w ten sposób doprowadzić aż do samobójstwa. I wreszcie no, są to również techniki, i to jest może najbardziej niepokojące i temu chciałabym się poświęcić w tej audycji. Można za pomocą tych technik również wpłynąć na naszą duchowość. I to jest problem najpoważniejszy. To jest problem najpoważniejszy, problem zupełnie nierozeznany. I pomijany w pewnym sensie, bo wydaje się, że mówimy tak ogólnie, że to jest walka nowego porządku świata z ludzkością, z populacją ludzką, a tak naprawdę te ośrodki są, myślę, że można je śmiało nazwać mocno nie tylko antyludzkie, ale antychrześcijańskie, i walka z, nie wiem, z wiarą katolicką, walka z osobami wierzącymi, walka z potencjalnymi ludźmi świętymi, żeby ich po prostu zniszczyć, zdeprawować, odsunąć od sakrum, może być jednym z elementów tej no, zbrodniczej działalności. Panie redaktorze, ja uważam, że to nie jest jeden z elementów. Ja uważam, że to jest element centralny. Nie wiem, czy zna pan taką książkę Dominikanina ojca Badeni, Uwierzcie w koniec świata. Ojciec Badeni był wizjonerem i otrzymywał, miał wizję odnośnie paruzji, czyli drugiego nadejścia Chrystusa. I on, ja tutaj będę się posiłkowała słowami ojca Andrzeja Smulki, który jest egzorcystą diecezjalnym wrocławskim. On napisał w jednym z artykułów, że ojciec Badeni uważał, ja też to czytałam w tej książce, że ojciec Badeni uważał, i tak mu zostało przekazane, że antychryst niekoniecznie musi być bytem osobowym. Że może być to po prostu nieludzki, absolutnie zniewalający nas wszystkich system. I na przykład Cerkiew Prawosławna rozeznaje za znamie bestii właśnie wszelkie kody kreskowe, właśnie wszelkie mikroprocesory, właśnie wszelkie elementy biometryczne i elektroniczne. Zwłaszcza Kościół grecki miał w tej sprawie bardzo dużo do powiedzenia, bo oni ponieważ nie można było w Grecji przed tym wielkim kryzysem, nie można było przeprowadzić żadnej decyzji bez aprobaty Kościoła greckiego.
To dopiero prawdopodobnie wywołano w ogóle ten kryzys po to, żeby właśnie wycofano, odebrać ten wpływ kościoła na mechanizm blokujący kościoła na codzienność Greków. Więc chodziło o to, że tam absolutnie, mimo że Grecja była w Unii, kościół absolutnie się nie zgadzał na to i cerkiew prawosławna rosyjska do dzisiaj się nie zgadza na wprowadzenie dowodów osobistych z kodem paskowym, to znaczy z kodem 666. Dla nich absolutnie oni to rozeznają, że jest to symbol, który znamie szatana, znamie bestii, który promieniuje i to jest nieważne, że to nie jest, prawda, inkorporowane do naszego, do naszego ciała, to tak naprawdę na nas oddziaływuje. Ja tylko jedna taka dygresja, no 25 lat temu wydawałem książki dotyczące tej tematyki. Wydałem książkę Arnaud de Lassy, New Age, nowa religia, gdzie właśnie mówiłem o zagrożeniach dla Kościoła płynących również ze środowisk masońskich, globalistycznych, ONZ-u i tak dalej. Jako druga książka w tej serii wyszła książka księdza Henryka Czepułkowskiego, księdza kanonika, i on w tej książce właśnie pisze wprost o tym znamieniu bestii, o tych czipowaniu ludzi, o tym centralnym komputerze, który bestii, ma tym wszystkim. O cyfrowym aniele, czyli dokładnie, właśnie, czyli, właśnie tym czyli, numerze przypisanym. W tym roku zaczęliśmy wznawiać te książki, już wznowiłem tą książkę, którą zresztą przetłumaczył pod pseudonimem Kalina ksiądz Czepułkowski. Myślę, że kolejne również te książki, one nie straciły aktualności, chociaż technika poszła bardzo do przodu i mamy jeszcze więcej przykładów, ale w sensie takim pokazania, jak zgubna, jak złowroga jest ta ideologia i jak niebezpieczna, no to już 25 lat temu, można powiedzieć, jako jedni z pierwszych z księdzem, żeśmy te książki wydawali. To taka tylko dygresja. Panie redaktorze, to dobrze, że pan to powiedział, bo ja chciałam panu bardzo serdecznie podziękować. Ja mniej więcej 20 lat temu przyjechałam z Francji po 30-letnim pobycie. Czytałam te książki w wersji francuskiej. Ale po prostu no, chciałam się zorientować, co tutaj na naszym gruncie, co Polacy mogą wiedzieć na ten temat. No i właśnie trafiłam na obie te książki i bardzo mnie to ucieszyło. Także moja wdzięczność była przed 20 laty, jest mi bardzo miło, bo wielu ludzi, którym się otwarły oczy, nie wiem, właśnie na zagrożenia duchowe, zagrożenia wolnomularskie, zagrożenia syjonistyczne, globalistyczne, czy nawet na kryzys w Kościele, to w tych różnych książkach, tych książek było co najmniej kilkanaście, te sprawy były poruszane i wtedy 25 lat temu to były jedne z nielicznych książek na ten temat. Absolutnie nieliczne. Znaczy potwierdzam, bo ja, że tak powiem, zrobiłam no, taki uczciwy research na ten temat. No i także chwała. Ale proszę Państwa, to jest, to są nie tylko kręgi globalistyczne, które się tym zajmują, ale to tak naprawdę są kręgi satanistyczne. Satanistyczne, które są związane bądź z neonazistami, bądź które są związane z armią amerykańską. Co zresztą w pewnym sensie się pokrywa, dlatego że nie zapominajmy, że po II wojnie światowej około 6 tysięcy najwybitniejszych naukowców na przykład III Rzeszy zostało przewiezionych do Stanów Zjednoczonych w ramach takiej operacji Spinach. I na przykład tak naprawdę CIA zostało utworzone przez Gelena, Reinharda Gelena, natomiast NASA została utworzona przez Wernera von Brauna. I tak naprawdę ocenia się, że bardzo powoli, ale te właśnie hitlerowskie wpływy w strukturach służb specjalnych amerykańskich tak naprawdę na dzisiaj zdominowały. Są dominujące. Są dominujące i tak naprawdę kiedy się mówi o deep state, to mówi się o dwóch elementach, to znaczy właśnie o wpływach IV Rzeszy, mówiąc otwarcie. I no, neonaziści bardzo się wspierają, żeby było śmieszniej, właśnie z lewicującymi syjonistami.
że jakby oni idą ławą, zresztą są na ten temat artykuły dotyczące izraelskiego programu nuklearnego i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie armia amerykańska w swoim takim czarnym jądrze jest absolutnie zdominowana przez satanistów. Nie wiem, na ile Państwo znacie nazwisko pułkownika Aquino, który założył kościół szatana, oficjalnie działający kościół szatana w Stanach Zjednoczonych, który zajmował się nie tylko pedofilią, ale w ogóle jakimiś takimi satanistycznymi ofiarami z dzieci, nad którymi przejmował kontrolę. A są takie środowiska w Stanach Zjednoczonych, które po prostu mówią, że na przykład bazy amerykańskie na wszystkich kontynentach tak naprawdę służą do przerzutu narkotyków, złota, broni i małych dzieci. Że są to po prostu, że te środowiska, te kręgi satanistyczne i pedofilskie są szalenie rozbudowane i służą na przykład do tego, służą zarówno satanistom, kręgom satanistycznym, właśnie wywodzącym się z Niemców, którzy przyjechali na inne kontynenty po II wojnie światowej, jak i wywodzące się właśnie z tych lewicujących syjonistów. Na przykład Mossad przoduje w Ameryce w szantażowaniu polityków amerykańskich właśnie poprzez afery pedofilskie. I że na przykład są takie artykuły, są takie wypowiedzi prominentnych członków służb specjalnych, którzy podkreślają, że tak w zasadzie Kongres Stanów Zjednoczonych to albo siedzi w kieszeniach syjonistów, albo po prostu poszczególni kongresmeni, ocenia się, że około gdzieś 30% są szantażowani. Są po prostu szantażowani aferami pedofilskimi. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że faktycznie wszystko wydaje się wskazywać na to, że od jakichś 10 lat te właśnie kręgi wojskowe, które są odpowiedzialne za najbardziej tajne, za najbardziej czarne projekty właśnie kontroli umysłu, właśnie telepatii syntetycznej, właśnie interfejsu mózg-komputer, właśnie te kręgi wybrały sobie za cel Kościół katolicki. Ja mogę tylko opowiedzieć o tym, że we Wrocławiu w roku 2011, bo tak mniej więcej pewne eksperymenty z bronią technotroniczną we Wrocławiu zaczęły się latem 2010 roku, tak jakoś dziwnie po zaprzysiężeniu pana prezydenta Komorowskiego. I ten system anten telefonii komórkowej na dachach wrocławskich różnych budynków rozbudowywano i to były właśnie te miejsca, z których atakowano różnymi wiązkami elektromagnetycznymi, bądź osoby prywatne, bądź instytucje. To w 2011 roku we Wrocławiu te wiązki były skierowane preferencyjnie na domy klasztorne, i na różne parafie. Na przykład, kiedy odbywało się jakieś czuwanie w momencie jakiejś wigilii, jakiegoś święta katolickiego, to wtedy naprawdę ludzie nie byli w stanie się modlić. Jeżeli ktoś miał na przykład rozrusznik albo jakieś kłopoty typu astma, typu kłopoty kardiologiczne, to po prostu ludzie wychodzili z kościoła, bo nie byli w stanie wytrzymać. Cały kościół był w rezonansie infradźwiękowym. Infradźwięki to są dźwięki niskich częstotliwości, na których pracują nasze różne organy. W związku z tym, jeżeli tylko była jakaś patologia, to ona się natychmiast odzywała. Ludzie po prostu nie byli w stanie się modlić. Ja rozmawiałam, ja należę do parafii salezjańskiej i rozmawiałam z moim księdzem proboszczem, to on mówił, proszę panią, nie jesteśmy w stanie odprawiać mszy. Jest nas trzech przy ołtarzu i wszyscy trzej w pewnym momencie zaczynamy ziewać, nie możemy się skoncentrować. Były takie parafie na przykład, gdzie musiano zrezygnować z małych ministrantów, bo po prostu te wiązki były skierowane na ołtarze i te chłopaki po prostu mdlały.
Więc nagle się zaczęły, był taki okres, że zaczęły się pojawiać przy ołtarzach takie ogromne wentylatory, dlatego że no, księża nie rozumieli, co się dzieje. Brak, myśleli, że brak powietrza. Myśleli, że brak powietrza. Także naprawdę to, to było bardzo, bardzo wyraźne. Zresztą ja rozmawiałam z przedstawicielami naszego wrocławskiego kościoła i oni byli przerażeni. Oni mówią, wiemy, że coś się dzieje. Księża emeryci nam umierają. W ogóle no, panika, wszyscy w tych domach klasztornych się źle czuli. Natomiast no, nie bardzo wiedzieli, jak, czemu to przyporządkować i jak to w ogóle zakwalifikować. Proszę Państwa, oprócz tego wśród ofiar, polskich ofiar kontroli umysłu, bo mamy takie stowarzyszenie i jakby mamy, wysłuchaliśmy, no chyba to już będzie z 2 albo z 3 tysiące takich historii, takich przypadków, bardzo wyraźnym jest, że za przedmioty, za obiekty takich eksperymentów wybiera się osoby głęboko wierzące, naprawdę te głęboko wierzące i poddaje się tych ludzi takiej obróbce psychotronicznej, żeby ich złamać, żeby odciągnąć ich od wiary, przeszkodzić w modlitwie. I to są naprawdę bardzo brutalne i bardzo daleko idące procesy. A ponieważ to się rozciąga na lata, no to naprawdę niewiele osób jest w stanie się temu oprzeć. To są tortury wielorakie, to znaczy zadaje się ból. Zadaje się ból, to jest tak zwany program zdalnych tortur. Na czym to polega, możecie się Państwo zapoznać, wchodząc na blog jednego z naszych kolegów. Blog ma tytuł po angielsku, po polsku to będzie Myśli nie moje, czyli Thoughts Not Mine. I tam jest raport człowieka, który przeprowadzał te badanie, doktora Roberta Duncana. On napisał ten raport dla amerykańskiej senackiej komisji, która badała nadużycia wojska i służb specjalnych w Ameryce. To jest raport zdalnych tortur. Możecie Państwo wejść, to jest parę stron i wtedy będziecie Państwo mieli cały repertuar tego, co tym ludziom robiono. Możecie się Państwo też zapoznać z trzema książkami tego badacza. On pracował w bardzo wielu takich najtajniejszych, najczarniejszych projektach. Jest językoznawcą, jest informatykiem, bo to wymaga ogromnej wiedzy, szalenie interdyscyplinarnej. Po paru latach takiej działalności, jak się zetknął z tym, co ci wojskowi robią tym ludziom, po prostu przestał, zerwał, sam stał się ofiarą, no i stara się nagłaśniać ten problem i uprzytamniać, o co tutaj w tym wszystkim wchodzi. Proszę Państwa, ja podam Państwu polskie tytuły. Te książki są tylko po angielsku, ale tylko możecie Państwo odnaleźć. To jest How to Tame the Demon. Jak poskromić demona. Chodzi o to, że demon to jest hakowanie umysłu za pomocą programów komputerowych. Więc demon to jest taki system operacyjny w oprogramowaniu, który go sprawdza, który jest za niego odpowiedzialny i który jakby pracuje non-stop. Non-stop. Demon w tym ujęciu to jest po prostu nieustanne bombardowanie danego człowieka określoną informacją. Ta informacja może być podprogowa, ta informacja może być jawna w postaci tak zwanych głosów w głowie. I wtedy te głosy w głowie na przykład mówią zabij się, albo na przykład mówią różne obsceniczne rzeczy, albo na przykład komentują, ponieważ no to jest naprawdę, my sobie nie zdajemy sprawy, że wiedza, którą dysponują te tajne laboratoria wojskowe, ma około 70 lat wyprzedzenia w porównaniu do wiedzy akademickiej. Więc naprawdę te techniki są bardzo daleko posunięte i na przykład oni są w stanie monitorować każdą myśl danego człowieka. Oni są w stanie
nawet monitorować, co ten człowiek słyszy i co ten człowiek widzi. Więc na przykład jest taka technologia, bo przez co najłatwiej można człowieka zmanipulować, przez co najłatwiej można go złamać i odciągnąć od jego dobrych korzeni. Przez władzę, przez przemoc i przez seks. I na przykład są opisywane takie techniki warunkowania głównie młodych mężczyzn na pedofilię. Nie tylko ofiary kontroli umysłu otrzymują na swoje skrzynki mailowe stosy pornografii dziecięcej, ale jeszcze na przykład dany człowiek idąc ulicą widzi jakieś dziecko. No i prawda, te głosy w głowie, które są tak naprawdę głosami komputerów pokładowych na tych satelitach, i te głosy w głowie, widząc jaka jest sytuacja, po prostu no, stymulują go, tego młodego człowieka czy tą kobietę, stymulują do przestępstwa. Do przestępstwa. Do grzechu, człowiek wierzący. I to naprawdę, proszę Państwa, polega, znaczy oni to robią tak długo, aż przeprogramują człowiekowi osobowość. Ja chciałam Państwu powiedzieć, że i przeczytać taki cytat. Jest drugi taki naukowiec, który ujawniał, co się w tych tajnych projektach dzieje. On niestety zmarł w 2007 roku, nazywał się John David Norsen. I on był designerem broni neuronowej, to się tak pięknie nazywa, u Martina Lockheeda, czyli u największej firmy zbrojeniowej Stanów Zjednoczonych. I on mówił przede wszystkim, że, powtórzę tutaj to, co już mówiłam, że ludzki mózg jest naprawdę jak gąbka, zbiera wszystkie bodźce. Czy one są zapachowe, czy one są wzrokowe, dźwiękowe, dotykowe i tak dalej. I można w ten sposób na fali tych bodźców przekazać ludzkiemu mózgowi seks, przemoc i treści religijne. I teraz cytat z Johna Norsena. Zgromadzone przeze mnie semiotyki, znaki i symbole, które mogą być przekazane ludzkiemu mózgowi przez różne media, potrafią wywoływać silne pobudzenie w jądrze półleżącym. To jest taka struktura w mózgu. W ten sposób stymulujemy seks. W ciele migdałowatym stymulujemy przemoc. I przedniej części zakrętu obręczy stymulujemy fanatyzm religijny. Jeśli więc ktoś nie zrobi czegoś w oparciu o swoją osobowość, wówczas należy zresetować bądź wyłączyć osobowość, wolną wolę tej osoby, a potem wielokrotnie warunkować, świadomie lub nieświadomie, jej mózg, aż zacznie bezwiednie reagować do momentu, w którym można jej zaszczepić nową osobowość, reagującą na bodźce z obwodów seksu, przemocy, religii. W końcu stajesz się przestępcą seksualnym, seryjnym mordercą, fanatykiem religijnym, dla którego samobójstwo jest opcją lub dowolną kombinacją tych trzech. I teraz, proszę Państwa, no brzmi to dramatycznie. Brzmi to dramatycznie i naprawdę dramatycznym się wydaje, dlatego że wszyscy ludzie, którzy to robią bądź robili, podkreślają, że w zasadzie no nasza osobowość tutaj nie ma nic do powiedzenia. Że można wytworzyć, mówił o tym na przykład dr Yair Sharan, to jest taki żydowski naukowiec powiązany ze służbami specjalnymi Izraela, który pilotował bardzo wiele programów takich najbardziej wrażliwych w Unii Europejskiej. On w 2007 roku powiedział, że za 10 lat będzie można wyprodukować całą rzeszę zamachowców samobójców, którzy zostaną tak zmanipulowani, że nawet kiedy się zorientują, jaki rozkaz mają wykonać, nie będą w stanie... Już nie będą mieli odwrotu. Nie będą mieli odwrotu, po prostu wykonają to na ślepo. Jest zdaniem właśnie tych ludzi, i to jest ich ogromna radość, że znaleźli taki sposób,
żeby właśnie no, przemienić nas w zombie. Ale panie redaktorze, mam też dobre wiadomości. Mam też dobre wiadomości. W tym odcinku. W tym odcinku, ale już bardzo, bardzo skrótowo. Ale to tłumaczę, jak precyzyjne są te techniki. Doktor Robert Duncan napisał bardzo obfitą książkę, która się nazywa Project Soul Catcher, czyli Projekt Łowcy Dusz. I w tej książce bardzo szczegółowo opisuje te wszystkie techniki, te wszystkie właśnie uwarunkowania okultystyczne. Proszę sobie wyobrazić, że jest taki program komputerowy Gabriel, w nawiązaniu do Archanioła Gabriela, z tym, że jest to Archanioł Gabriel jako Archanioł Śmierci. To znaczy chodzi tutaj o stymulowanie ludzi, żeby po prostu popełnili samobójstwa. Jest Christ, czyli Chrystus, który z kolei jest programem zdobywania informacji o nas samych i o wszystkich naszych uwarunkowaniach społecznych, to znaczy rodzina, koledzy w pracy, znajomi i tak dalej. I jest wreszcie Satan, czyli szatan. To jest program ekstremalnych tortur, ekstremalnego bólu i takich tortur aż do zabicia człowieka. I on mówi, że są takie programy, gdzie żaden egzorcysta i żaden psychiatra nic nie poradzą, jeżeli człowiek został już na to zaprogramowany. I to ma być to optymistyczne? Nie, to były złe wiadomości. Aha. A teraz przechodzimy do naprawdę dobrych. On po prostu twierdzi, że tak naprawdę nie ma żadnego UFO, nie ma żadnych jaszczurek, nie ma żadnych obcych, że po prostu to wszystko to są absolutne zmyłki, absolutne blefy, absolutne triki. Mamienia szatańskie, to mówią nieraz egzorcyści. Mamienia szatańskie, ale bardzo konkretne mamienia. Mhm. Mamienia szatańskie, że na przykład można w ten sposób zmanipulować obwód neuronowy, który jest odpowiedzialny za taki bardzo gwałtowny wyrzut dopaminy i adrenaliny, że na przykład ludzie mają źrenice, które w zasadzie, że nie widać tęczówki, są tylko duże czarne źrenice. I ci ludzie wtedy wyglądają albo jak pod wpływem narkotyków, albo jak jacyś demoniczni, po prostu opętani. To jest jedna historia. Ale jeżeli chodzi o te, bo są też tak zwane jaszczurcze źrenice, to są takie źrenice jak wąskie, pionowe, i to również jest absolutnie wywoływane zdalnie. Jeżeli chce się daną osobę napiętnować w jakimś środowisku, zwłaszcza jeżeli to jest środowisko ezoteryczne, które wierzy w tego typu rzeczy, no to po prostu od czasu do czasu ta osoba ma tego typu źrenice. Może się komuś, kto na nią patrzy, również można zmieniać postać za pomocą hologramów i tak dalej, ale są to jak najbardziej triki wojskowe, natomiast nie kryje się za tym żadna realna, obca rzeczywistość. To może skończymy na tym. Dziękuję bardzo za rozmowę dla kanału Polskie Sprawy. Rozmawialiśmy z panią Ewą Pawelą. Dziękuję bardzo, pani Ewo. O bardzo trudnych sprawach. Dziękuję bardzo. Witamy państwa. No, kolejny dzień prac. Tydzień temu w sobotę żeśmy zaczęli. Dzisiaj kolejna sobota i zbliżamy się ku końcowi. Myślę, że w poniedziałek studio będzie gotowe. Jak widać, pojawiła się jeszcze nie na całości, ale na znacznym fragmencie już wykładzina odpowiednia dla studia. Jest już zrobione okno do reżyserki z szybą. W nowym pomieszczeniu, gdzie będzie studio. Studio dla naszej telewizji, dla naszych kanałów. Centrum Edukacyjnego Powiśle, CEP Powiśle, a także Polskich Spraw. Oczywiście generuje to duże wydatki. Jeżeli państwo byliby w stanie wspomóc naszą działalność, naszych kanałów, naszego nowego studia, naszej nowej ramówki, z którą startujemy już zaraz po 1 listopada, prosimy o wpłaty na numer konta albo PayPalem, dopisek na Studio TV. Na Studio TV to będzie oznaczało, że państwo odpowiedzieli
pozytywnie na ten nasz apel. Dużo rzeczy już zostało zrobionych, zostało zmienione oświetlenie i tak dalej. Niebawem Państwo, myślę, że za tydzień, pomiędzy świętem Wszystkich Świętych a Marszem Niepodległości, a Świętem Niepodległości, będą Państwo mogli zobaczyć pierwsze programy stąd emitowane. Natomiast, żeby w pełni studio wyposażyć, no to jeszcze bardzo dużo pracy, no i bardzo dużo wydatków. Bardzo prosimy o wsparcie finansowe tej naszej inicjatywy. Ze względu na to, że czujemy się w świecie współczesnych mediów, tak jak żołnierze wyklęci w latach 40., patronem naszego studia będzie Olech. Olech, czyli Anatol Radziwonik, pseudonim Olech, ostatni żołnierz wyklęty z ziemi nowogródzkiej, który zginął 12 maja 1949 roku w obławie NKWD. Pamiętajmy, to nie były tereny PRL-u, to nie była walka z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z UB, z Ludowym Wojskiem Polskim, czy z milicją. To była walka z oddziałami NKWD i Armii Czerwonej, ponieważ te tereny zostały wcielone do Związku Sowieckiego. Pan Walery Stratowicz namalował ten obraz, który myśmy na aukcji kupili. Dzisiaj ten obraz zawiśnie tutaj w naszym studio. Niech Olech patronuje naszej inicjatywie. Proszę Państwa, wszystko powoli się rozwija. Na razie to, co się udało zrobić, kosztowało nas 3450 zł. Dla nas jest to bardzo duża kwota, ale dzięki Państwa pomocy, między innymi dzięki Państwa pomocy, udało nam się tą kwotę uzbierać i za 3450 zł, tak jak widać, studio będzie obłożone tymi matami, będzie położona nowa wykładzina, będzie wisiał obraz naszego patrona, czyli sprawa rozwija się dalej. Oczywiście do tego, żeby to było w pełni wyposażone studio, jeszcze jest bardzo daleko, ale nadal prosimy Państwa o wsparcie finansowe, a za te, które już było do tej pory, bardzo serdecznie dziękujemy.